Znany jest Pan jako właśnie lokalny społecznik, ale również i przede wszystkim inwestor, przedsiębiorca. Czy z perspektywy tylu lat własny biznes pomaga czy utrudnia w tym życiu politycznym? W tym obecnym czasie biznes zdecydowanie utrudnia. Ja nigdy nie byłem zawodowym posłem ani senatorem, słowo tylko wyjaśnienia, to znaczy nie pobierałem uposażenia, wynagrodzenia. Byłem posłem, senatorem społecznym w zasadzie, za jakąś małą tam drobną dietę. Czyli nie tylko lokalny społecznik. Tylko nie tylko lokalny, ponieważ jeżeli ma się firmę, no to ja pracowałem w swojej firmie czy w gospodarstwie rolnym i dlatego przeszkadza to chociażby z tego powodu, że niełatwo jest, bo wiele osób postrzega, że idzie tam albo żeby zarobić, albo postrzega, żeby jakoś prawo naginać dla siebie. Nic z tych rzeczy. Tam nie idzie się zarobić, bo tak jak mówię, nie idzie dorobić się, bo ja pieniążków nawet za pracę poselską ani senatorską nie pobierałem. Następnie prawo to musisz być zawsze przejrzysty, czysty, klarowny, tak. Bo, czyli czyste ręce dosłownie pokażę tutaj, bo z każdej strony cię przepatrują. Ja miałem kontrolę, kiedy byłem jeszcze posłem, z każdej strony. Kiedy przestałem być, skończyły mi się wszelkie kontrole. Ale podejmuję to walkę nie dla siebie, walkę o mandat, dosłownie walkę, tylko dla dobra Polski, Polaków i tutaj mieszkańców. Bo czuję, jeszcze raz mówię, taką pustkę, że nie ma kto nas do końca reprezentować. Wszyscy pouciekali w ministry, poszli w ważne stołki, bo dużo naszych polityków jest, a ja chcę być po prostu, drodzy wyborcy, wasz człowiek w urzędzie, który będzie was reprezentował i wasze sprawy stawiał i pomagał wam pozyskać tutaj na teren wschodniego Mazowsza, Kurpi, Podlasia, środki finansowe i da to rozwój.